Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Chcę Wam opowiedzieć ciekawą historię, która się wydarzyła dzisiaj w sklepie Płas. Tak, w tym sklepie Płas. No nie chcę używać nazwy tego sklepu, bo żygać mi się chce po prostu. Już Wam mówię, o co chodzi, bo mam wujka niepełnosprawnego, który poprosił mnie, żeby mu podjechać do sklepu, zrobić drobne zakupy, ale też zarejestrować mu nową kartę SIM do telefonu. No i co się okazało? Napisał mi upoważnienie, tak i tak, własny podpis. Pod tym podpisał, że upoważniam tego pana do zarejestrowania na mój dowód osobisty karty SIM, bo jestem osobą niepełnosprawną i nie mogę się poruszać z domu. No oczywiście pani z obsługi sklepu ma na to totalnie wyjebane i wezwała na mnie policję. No, jak tylko wyjąłem dowód i chciałem zarejestrować kartę SIM. No, to ja mówię, proszę panią, ale ja mam tu oświadczenie wujka, że wujek jego dyspozycję, że on mi udziela zgody na użycie jego dowodu w celu rejestracji tej karty. Ona powiedziała, że ona ma to wyjebane na to, czy on udzielił, czy on nie udzielił. Ona do prokuratury iść nie będzie, ona nie będzie po takich rzeczach latała. Od razu krzyknęła tam: Józiek, Mietek, wzywaj policję, mamy tu terrorystę, czy jakoś tak powiedziała. I tamten coś tam berknął, że za 20 minut będą, bo już wezwałem. No to ja mówię, no proszę panią, dlaczego pani na mnie wzywa policję? Dlatego, że chce pan dokonać przestępstwa. Ja mówię, czy zarejestrowanie dla osoby niepełnosprawnej numeru telefonu, to jest, a mnie to nie obchodzi, na kogo pan rejestruje. Na pewno pan coś ma na sumieniu. Ja mówię tak, rzekome palenie oponami, kurwa, w piecu i wszyscy sąsiady na mnie, na policję donoszą, kurwa, piszą donosy. A jak policja przyjeżdża, to kurwa opon nie ma, śladu palenia oponami nie ma i kurwa nic się nie dzieje. No. Taki kit jej po prostu wcisnąłem. No. A ją to nie obchodzi, ona wie swoje. No i słuchajcie, to jest jeszcze lepsze, co się zaczęło odpierdalać. No to ja mówię, proszę panią, ja mam tu od wujka dyspozycję z jego własnoręcznym podpisem. Proszę pana, pan sobie mógł to na drukarce wydrukować. Ja mówię, to, jak pani zobaczy, to jest odcisk długopisu na papierze. To jest kurwa z drukarki. O, są specjalne drukarki 3D, może pan to wydrukować. Ja mówię, czy pani jest pierdolnięca, czy się z własną pizdą na łeb zamieniła. Ona ma wyjebane, ty dawaj, blokuj drzwi, bo on chce uciec. Stanęła mi, wyciągnęła z torebki gaz łzawiący i wymierzyła we mnie. To ja mówię, kobieto, weź się przesuń, zaraz wypierdolę z kopa, kurwa, te drzwi z futryną z tego sklepu. I wtedy będziesz mogła wzywać sobie policję. No to ta chyba, kurwa, się przestraszyła. Odeszła na bok, a ja powiedziałem do widzenia w takim razie. I powiedziałem, że zrobię wam taką antyreklamę, że kurwa dopiero popamiętacie. I na koniec usłyszałem, że ona i tak na mnie doniesie, że ja coś takiego chciałem zrobić, że rzekomo wie, gdzie mieszkam i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak. No, słowo na S mi się strasznie gryzie. Powiem szczerze, pierwszy raz się zderzyłem z takim kurwa totalnym murem żelbetowym. Zapytam się inaczej. Jak osoba niepełnosprawna, która nie może się ruszyć z domu, ma iść sobie na pocztę, do banku czy do sklepu i zarejestrować numer telefonu? Niech mi ktoś kurwa odpowie jak. A zaraz ktoś powie, no ale jakiś tam krewny może na siebie zarejestrować czy coś, albo pomoc społeczna może mu to zrobić. Pomoc społeczna w mojej miejscowości ma na mojego wujka wyjebane. Powiem tyle. Dodam tylko, że jego syn jest w Niemczech, pracuje, a po prostu oni mieli wyjebane. Przez tyle miesięcy kurwa nikt nawet do niego nie raczył zajrzeć. Ja chodzę mu tam, pomagam, a ja po prostu nie chcę na siebie rejestrować jego numeru telefonu i tyle. No. Zaraz ktoś powie, ale Jezu, ale mu pomagasz, bo nawet nie chcesz. Nie, bo ja nie chcę jego numeru mieć na siebie. O to chodzi. Ale po prostu powiem wam szczerze, zderzyłem się ze ścianą totalną w naszym kraju, bo ustawa antyterrorystyczna, która właśnie zakłada rejestrację numerów, to jest jeden wielki pic na wodę, bo chodzi o to, żeby rząd miał wszystkich Polaków pod lupą i w razie czego, jak któryś będzie niewygodny, to mu się podrzuci pewne rzeczy,
gość się skompromituje, wpierdoli do więzienia na dożywocie prawdopodobnie i nawet świat o nim zapomni i nikt go nie wysłucha. O to głównie chyba chodzi. Bo powiem szczerze, osoby niepełnosprawne w Polsce są gnojone na całego. Ja ostatnio usłyszałem, jak byłem w tamtym roku w Warszawie w metrze, gość powiedział do dziewczyny: wypierdalaj kulawa wywłoko kurwa z tym wózkiem, bo zaraz cię wyjebie z wagonu. No. Normalnie to ja mu odpowiedziałem, że kurwa może byś się uspokoił, zaraz ja do ciebie podejdę, ja wezwę policję, będziesz się tłumaczył, że ty jesteś kulawym kutasem. No to usłyszałem wulgaryzmy, a i tak na następnej stacji pomogłem dziewczynie wyjść z wagonu. Ja i tak wezwałem ochronę dworca do tego typa. Typowi kurwa już się chyba pochodnia kurwa dumy zjebała totalnie na ryj. No, bo już nie był taki hordy. No, ale powiem wam, że to co zaszło w dzisiejszym sklepie Płas, to jest chamstwo totalne z kierunku obsługi. Miałem dyspozycję na papierze, że wujek wyraża zgodę na użycie jego dowodu w celu rejestracji karty SIM. A ona nie dość, że zadzwoniła na policję, to jeszcze mnie straszy, kurwa. Ten kraj jest popierdolony. Dlaczego? Bo rząd zrobił z nas popierdoleńców totalnych. Ryją nam banie propagandą, durnymi wiadomościami, głupimi serialami po to, żeby nad taką bandą debili mieć kurwa totalną władzę. I dobrze, że są te protesty rolników i dobrze, że rząd jest gnojony. I mam nadzieję, że kurwa skurwysyny zapłacicie za to wszystko.